Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Unturned. Dzisiaj będziemy dalej tutaj się bawić w tej piaskownicy pełnych zombiaków. O, zwierzątka. Ale tak, zanim wyruszymy, dowiedziałem się z komentarzy, że to nie jest baza wojskowa, o której tam wspomniałem, tylko to jest więzienie, tak więc trzeba będzie się tam wybrać. Ale zanim to zrobimy, muszę rozkminić, jak zrobić właśnie nawóz. No to już rozkminiłem, jak zrobić nawóz i potrzebuję parę desek. Całe szczęście, że już teraz dzięki temu mojemu ekwipunkowi, mojej pile, mogę to bardzo szybko zrobić. Deseczki, craft. O właśnie, pięknie. I teraz planter. No i cudownie. Postawimy sobie kolejną doniczkę, dzięki której będę mógł posadzić kolejne nasionka. Akurat nasionka tutaj się zaopatrzyłem w nie. No miejmy nadzieję, że to będzie, że to tak działa, bo... No. Nie da się obrócić? Dobra, może spróbujemy w ten sposób. No nie, no szkoda miejsca tutaj. Ech. Dobra. No nie, nie zmieści się tam. Posiejemy to wszystko. Kurde, ten movement. O. No, siej. Pięknie. Gdzieś miałem jeszcze jakieś nasionka? Czy już nie? To jakiś stary baton. To nie. Nie, wygląda na to, że wszystko jest ok. Dobra, znajdźmy jeszcze te resztę nasionek. No, pytaj to tak. Jak ogólnie wyglądam z piciem? Picie, jedzenie, no tak średnio, kurde. Właśnie dlatego chciałbym móc już sobie tutaj coś jeść, ale no niestety, no gra jeszcze mi nie daje tego, tej przyjemności. No. Dobra. I ostatnie. Ostatnie. Jakieś kijki, kurde, wystają. O, patrz. Dobra. Jak to wygląda? Ej, już można. O, no. Ja myślałem, że z tego będę mógł zbierać coś. Ale moment, spróbujemy, zjemy. Ile to da? Ło, panie, kurde, no to jesteśmy w domu. Jeszcze jednego pomidorka zjemy. No i pięknie. Z reszty zrobimy nasionka. No i cudownie. A szkoda, że tam się nie zmieści. Trochę ciasno się tu zaczyna robić. Co ja tu jeszcze zebrałem? O, panie, i kukurydza jeszcze, i marchewka. Dobre plony. Zobaczymy, ile to da. Aha, to daje tylko jedzenie. Ale świetnie. Można powiedzieć, że chyba nie umrzemy z głodu już. Przerzucę to tylko tu. Potem się będę bawił tam w... Nie, jedno sobie zostawię. Soczek. Wezmę sobie jeden soczek. Wędkę w sobie mogę odłożyć. Dobra, soczek. Jedzenie.
Piłę sobie zostawić, czy nie? Może lepiej sobie zostawię. Muszę naprawić koniecznie mój łuk. O właśnie. O to mi właśnie chodziło. Czyli po prostu musi być miejsce. Dobra. To mam. No to co? No to jedziemy. Słyszałem też, że można... Ojejku, jak dobrze. Z tej perspektywy chyba powinno się lepiej jechać, tylko niestety się trochę zablokowałem. No kurde, no teraz to można. Dobra. Jedziemy znaleźć tą możliwość dojazdu do tego więzienia. Benzynę mam? Mam. Trochę. 44. Chyba nie wziąłem. No ale trudno. A tutaj się chyba dopływa. No to wiecie co? Zostawię autko tutaj. Chyba nic mu się nie stanie, prawda? Wybierzemy się. Mam nadzieję, że nie ma tu rekinów. O, już są zombiaki. Już czekają. Ciekawe, czy jest tutaj motorówka, nie? Starzy wyjadacze pewnie wiedzą, czy jest motorówka, czy nie, czy można... Co oni, kurde? Ty, ale dobra miejscówka. Ciekawe, ile mi zajmie przejrzenie jej. Dobra, no co? Dawaj. To też dawaj. Kurczę, każdą wieżę? Au! God damn it! Małem sobie kość. Co teraz? Miejmy nadzieję, że się zrośnie. Na szczęście noga się zrosła, teraz dopiero zauważyłem. Katona! Dawaj mi katony! Tylko kurczę, czemu nie mogę jej naprawić? To czy chciałbym ją naprawić, ale teraz pytanie, czy mogę? Aha, nie mam metalu, no to zaraz się tym zajmiemy, kurczę. No to robimy małą cofkę. Tutaj złom, który był. Raz. Dwa. Dawaj mi tą katanę, zaraz będziemy się bawić. Aha, nie ma miejsca. Zaraz będzie... Hajja! Chodźcie tu. Zapomniałem o tych, o punktach doświadczenia, ale dobra, zaraz się tym zajmę, tylko ich tutaj potnę na plasterki. Ciekawe. Podejrzewam, że takie rzeczy są też na PvP, żeby się przed innymi graczami, powiedzmy, bronić. O, naboje przydadzą się. Kurde, jak od mnie nie trafił, to był fuks normalnie, ty. Co jest z tą kataną, kurde? A bo ja po prostu nie umiem ten jej używać. Co tu jest?
chyba portki. No manie, kurde. Zabijaka. Zabijaka pełną parą. Kratki. Dajcie znać w komentarzach, czy te kratki są faktycznie potrzebne, czy nie. O, go ciachnął. Czyli już coś ciekawego wynieśliśmy z tego więzienia, czyli całkiem sympatyczną katanę. Szkoda, że nie ma tutaj takiego tradera jak w Seven Daysie. Że można na przykład... A, tutaj już byłem chyba. Tutaj tą katanę znalazłem, tak? Tak. Sprawdźmy jeszcze tylko, co tutaj jest. Nic. Tutaj? A, tu jest czerwona ta kominiarka. To nie. O, kurde, dostał tej. Podoba mi się ta katana. No, zombiaczki, kurcze, bójcie się, bójcie się. Co to jest za cudo? Yuri Magazine. Może kiedyś, jak będę miał jakąś broń. Dobranoc. O. No dobra, czyli opłacało się tutaj przyjść. Podniosę? Już nie podniosę, nie? Szkoda, że nie można tego... w ten sposób. Aż, dobra. Już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba to tutaj ładnie... bronie. Moment. O, właśnie. Udało się, czy się nie udało, bo nie wiem. Z 8. To jest 8. Aha, czyli jednak udało się. Co to jest za cudo? Sprawdźmy. Coś mi się wydaje, że po prostu to jest zwyczajny metal scrap. Aha, to mogę z... Nie, no nie chcę tego, kurczę, rozwalać. Ale tak czy siak przydałaby się jakaś taka lepsza amunicja. Co tu jest? Nic. No dobra, moi drodzy. Mamy katany. Jeszcze co, jakieś osiągnięcie odblokowałem. Daliście mi również znać, że mapę mogę znaleźć właśnie przy takich stodołach, bądź na... Na czym? Military base, tak, w bazach militarnych. Tylko, że właśnie musiałbym się do takiej dostać. Jakby to zrobić? Pozostaje jedynie co? Jechać do domu, wziąć pak paliwa i jechać. Podróż. W sumie samochód i tak nie jest jakimś takim, jak to się mówi, kontenerem, w którym można nie wiadomo ile rzeczy pakować. Oj, to nie tu. Teoretycznie, jeśli stracę te auto, to się nic nie stanie. Najważniejsze to jest mój ekwipunek. O, shit. Dobra. Ale tam się zombiaków naroiło. Jasny gwint. W porządku. Trzeba tutaj zrobić małą reorganizację. Dajcie mi chwilę. A, kurczę. Się przestraszyłem, że samochodu nie ma. Dobra. No to co? No to siup. Hmm.
Pojazdy w tej grze nie należą do zbytnio zwinnych, ale jakoś sobie poradzę. Ahoj, ku przygodzie, szukamy bazy militarnej. A może pojedziemy tam? Tam jeszcze chyba nie byliśmy. No i proszę, baza chyba militarna. Nie ukrywam, że tak na fuksie trochę, ale dobra. Au, kurczę, ale był fuks. Wiecie co? Napiję się jeszcze tylko, bo widzę, że tutaj picie uciekło strasznie. No, 91. I zjedzmy jeszcze... Chciałem powiedzieć marchewka, a to jest ta kukurydza. Mam jeszcze coś? Mam, w razie W. Dobrze. Nie, to nie jest baza, tylko lotnisko. Ach, shit. No trudno, dobra. Sprawdzimy lotnisko. Odejdź. Co ty masz? A, to jest krew. No dobra, sprawdzimy to lotnisko. A, kurde, myślałem, że... No. No nie na darmo pracownicy są fizyczni tacy mocni. To nie są tam zwykłe parobki. Aż kurde, myślałem, że mapa. O, kilof. Być może gdybym był bliżej, to by to leciało. Raz udało mi się znaleźć jakiś nadajnik GPS czy coś. I to było całkiem sympatyczne, fajnie. Oho! Duszek. Enad gdzie? Oho, no tu! No ewidentnie popsuło mi się coś pod kopułką. No chodź tutaj. Więc jeszcze nie ma tragedii. O kurde, aleś ty mocny, ty. No i pipu pip. To tylko rewolwer. A gdzie jest mapa? Come on. Nie ma mapy. Dobra, nic tu więcej nie ma. A. O, są światełka. Dobrze. Tak się właśnie zastanawiałem. Mówię, kurde, taki jeep, a nie ma w ogóle światełek. No i kulturalnie sobie jedziemy. Nocą szukamy dalej bazy wojskowej. No ale to nie będzie to chyba takie proste. Aha, dotarłem do tego osiedla chyba tutaj. W ogóle tutaj jest coś napisane. Ciekawe, czy jest coś napisane, czy nie. Cofnę. Powiem wam. Już wszystko wiem. Już wszystko wiem, kurczę. Gdzie pojechać? Tu za 500 metrów w prawo. Aha, dotarłem sobie po prostu do jakiejś farmy. Dobra, to zajmiemy się tutaj nimi też. Nie ma tego aktywnego księżyca, więc nie są jakoś super agresywne. Chyba. O, kolejna piła. Tak zwane farmienie zombiaczków. Co tutaj? Jakieś portki, to nie. Portków nie chcę.
Czekajcie, kurczę, bo to jest naprawdę trochę uciążliwe, że ja nic nie widzę. Aha, akurat na złość nie podniosłem żadnej latarki. Dobrze. Dobra. Palamy furę. I jedziemy dalej. O, tutaj się chyba dopiero co buduje. Dobra, pozbądźmy się na razie zombiaczków. A potem dopiero... Kurde, ta katana jest świetna. Naprawdę. A nie, to nie jest plac budowy. Ja myślałem, że to jest plac budowy, że te domki nie są wykończone, ale tu jednak się myliłem. Aj. Takie domki letniskowe. No w końcu. O, no teraz, teraz to się możemy bawić. Dobrze. Dobranoc. Po raz kolejny mówię, że możemy się bawić. Dobrze, tutaj. No, całkiem niezły soczek. O no, nie mogę podnieść. Dobra, to wezmę sobie, wypiję. To sobie wezmę. No, nie mogę wziąć. Zjem. O proszę, tu jeszcze jeden batonik. Mogę jechać tam dalej? Nie. Wygląda na to, że chyba nie. Jest. Military base. Ole, daleko. Ej, to w sobie nie tak daleko, bo to jest za tym... Za tym, no... Za tą przystanią, w której byłem. Ale to już pojadę w następnym odcinku. Kurczę, teraz... To tutaj zawijam manatki. Dobrze jadę? No oczywiście, że nie jadę dobrze. Moja postać wygląda jak święty Mikołaj w sumie, jak tak patrzę. W porządku, moi drodzy, ja lecę się do chatki zrzucić. Zapraszam was na kolejne odcinki. Dziękuję również za miłe wsparcie, miłe komentarze, które bardzo ułatwiają mi tą grę. No i to cóż, no cóż mogę stwierdzić. Zostawcie dziś pod tym odcinkiem może lajka, komentarz. Możecie również zasubskrybować, ewentualnie też możecie jeszcze zajrzeć na mój kanał Discorda, który dopiero co tam niedawno powstał. Jest w trybie raczkującym, ale dzięki wam może ten kanał nabierze rumieńców, nabierze większego rozpędu. Tymczasem trzymajcie się, ja już docieram tutaj do domku. Żegnam się z wami i do następnego.